Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj gościem naszym jest Zbigniew Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie, witam panie państwa. Dyrektorze. Sezon, nowy sezon w pełni. Teatr jest bardzo zapracowany, bardzo. I słyszę, że bierzecie państwo teraz udział w projekcie Kultura Dostępna. Na czym to polega? Tak, udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i z gminy Wałbrzych i przygotowaliśmy spektakl Zrozumieć Giaura na podstawie Byrona. Jest to spektakl dla młodzieży. I projekt zakłada prezentację tego spektaklu dla wszystkich gimnazjalistów wałbrzyskich plus uczniów gimnazjum z miejscowości wokół Wałbrzycha. Byliśmy w Strzegomiu, w Walimiu, w Głuszycy, w Nowej Rudzie, w Pieszycach, także 7 miejscowości poza Wałbrzychem. Jest to prezentacja spektaklu. Po spektaklu odbywa się spotkanie, dyskusja z młodzieżą na temat tego, co zobaczyli, czy spektakl faktycznie jest skierowany do nich, czy jest zrobiony ich językiem. Po czym zapraszamy z tego grona 50 uczniów i przeprowadzamy dla nich warsztaty teatralne, warsztaty tematyczne związane właśnie z Giaurem. Prowadzą aktorzy, którzy odgrywają rolę w Giaurze, czyli na przykład Leila z Giaurem robią warsztat teatralny na temat właśnie tego, co zobaczyli, literatury, postaw bohaterów romantycznych, także przedłużeniem spektaklu są te warsztaty. Drugi warsztat prowadzą dwóch panów, Kuba Grzybek i Jakub, Kuba Grzybek i Paweł Kuźma, którzy rozmawiają z młodzieżą na temat tego, czy postawy, które zobaczyli w spektakle, są słuszne, niesłuszne, co myślą, czy mają swoje zdanie, dyskutują. Jest scena podzielona na 3 części, tak, nie, nie wiem i młodzież jakby zajmuje po zadanym pytaniu odpowiednie miejsce i jest dyskusja na temat. Bardzo fajne warsztaty, bardzo fajnie się sprawdzają. Właśnie dzisiaj skończyliśmy 7 spektakl dla Wałbrzycha. Poza Wałbrzychem zagraliśmy już 4, jeszcze została nam Świdnica, Walim i Nowa Ruda, także to jest taki bardzo duży projekt. Ponad 2500 uczniów gimnazjum spotkamy się z nimi na widowni, także myślę, że bardzo ciekawy projekt. Kultura dostępna już po raz drugi u nas w teatrze. W zeszłym roku bardzo podobny schemat był ze spektaklem z Sachem, Wódz Czarnych Węży i Władca Skarpetek. Wtedy mieliśmy spotkania z dziećmi młodszymi i gimnazjalistami. W tym roku udało nam się pozyskać środki dlatego, żeby kontynuować, jakby zachęcić tą młodzież gimnazjalną do tego, żeby uczestniczyć w teatrze, żeby pokazać im, że Teatr Lalek to nie jest teatr tylko dla dzieci, że robimy bardzo ciekawe rzeczy. Chcieliśmy też pokazać literaturę romantyczną zrobioną ich językiem, trochę współcześniej, nowocześniej. Żeby odczarować może tę klasykę. No właśnie, panie dyrektorze, bo słucham pana i się zastanawiam w tym momencie. Giaur, Byron to są nazwiska no, wywodzące się z tej literatury romantycznej. Można by się obawiać, że zupełnie nieprzystające do współczesnych czasów, do wyobrażeń młodzieży, a zwłaszcza gimnazjalistów o życiu. Jak ten spektakl jest przyjmowany przez młodzież? Czy oni są w stanie skupić się na tej fabule, tam nieszczęśliwa miłość, różne takie dramaty, postaci też wywodzące się z tamtego okresu? Jak młodzież to przyjmuje? Jesteśmy bardzo zaskoczeni już po raz drugi, że bardzo dobrze to przyjmują. Martyna Majewska, która jest autorką scenariusza i pomysłodawczynią spektaklu. Bo to nie jest tak, że Giaur biega z telefonem komórkowym, nie, bo takie zabiegi są też często stosowane w odniesieniu do literatury. Myśmy jakby całą fabułę przenieśli w świat szkoły. I tak naprawdę... Czyli przybliżone jest przybliżone, troszkę jednak. Przybliżone, tak. I Giaur, Hasan i Leila są jakby... Jest na takiej zasadzie, że jakby oni, uczniowie z nauczycielką odgrywają rolę tych postaci, żeby przybliżyć i też troszeczkę jakby ta zakazana miłość, te relacje są przeniesione w świat szkolny, czyli relacja uczniowie, nauczycielka, także i bardzo ich językiem przeniesione jest wszystko do szkoły, do domu pani nauczycielki, która udziela korepetycji, rywalizacja między uczniami i bardzo sprytnie Martyna przejęła we współczesny świat, przeniosła klasyczne teksty, bardzo
tytuł jest Zrozumieć Giaura, więc tak naprawdę Martyna też znalazła sposób na tym, że bardzo szczegółowo wyjaśnia bardzo trudne słowa z Giaura, bardzo trudne tematy, opowiada przez to, co się dzieje na scenie, jakby w współczesnym świecie, przekłada to na język właśnie romantyczny. Także naprawdę bardzo polecam, żeby zobaczyć. Pani nauczycielki, uczniowie uważają, że jest to trafione, że oni rozumieją, o co chodzi. Później właśnie jeszcze te warsztaty, dyskusja, więc naprawdę młodzież gimnazjalna jest dojrzała, trzeba dać im szansę, trzeba robić dla nich repertuar, trzeba ich zagospodarowywać. Nie tylko mówić, że a gimnazjum to dla nich nic nie ma. Właśnie, bo przez to, że każdemu się wydaje, że dla nich nic nie ma, to tak oni nie uczestniczą, nie chce im się chodzić. A przez to, że przyszli do nas na Giaura, zobaczyli Giaura, Sachema, zaczęli uczestniczyć też w innych spektaklach, na przykład Piotrusiu Panu, który jest dla młodszych. W spektaklach także jakby ci młodzi zobaczyli, że ten teatr lalek jest, teatr formy jest bardzo ciekawym rzeczą, która ich interesuje, że my rozmawiamy o poważnych tematach w bardzo fajny sposób z nimi. I dzieją się bardzo fajne rzeczy. Tak, i przychodzą ciekawe. Prywatnie, indywidualnie, po wielokroć nawet na te same spektakle. Grupy licealne, gimnazjalne zaczynają przychodzić na te spektakle dla młodszych, czyli Piotruś Pan jest dla dzieci w wieku 6+, można powiedzieć, ale jakby bardzo chcą zobaczyć, jak my pracujemy, jak my inaczej jak robimy inną spektakl. Klasykę, czy tak współczesny, także cieszymy się, że udało nam się pozyskać te gimnazja. Myślę, że następnym projektem, który robimy, też gimnazja, licea będą zainteresowane, także... No to miejmy nadzieję, że nazwisko George'a Byrona nie będzie obce dla naszych gimnazjalistów. Nie będzie. A wracając do Państwa pracy i przechodząc do kolejnego tematu, chcę Pana zapytać o premierę kolejnego spektaklu. To będzie Polska 120 i to jest też bardzo ciekawy, niezwykły spektakl, bo powstał na bazie starych zdjęć. Proszę opowiedzieć coś bliższego na temat tego spektaklu. Tak, no myślę, że ważne jest powiedzenie to, że to są zdjęcia, które w latach 46-50 chyba 3 były robione przez amatora fotografa Filipa Rozbickiego, który był organistą w Walimiu, który pasjonował się fotografią, fotografował życie walimian w tamtych czasach. Mm-hmm. Przestrzenie, krajobrazy, także bardzo, bardzo... Ludzi. Ludzi, tak. Życie Walimia można zobaczyć w tych zdjęciach. Polska 120, ponieważ 120 klisz zostało odnalezionych w jego byłym mieszkaniu na strychu. To niezwykłe zdarzenie. Tak, gospodarze nowego mieszkania przekazali to Łukaszowi Kaskowi, który zaopiekował się wspólnie tam z wydawnictwami, różnymi pasjonatami, odświeżyli te klisze. To propagator historii Walimia. Wywołali te zdjęcia cyfrowo i na co dzień możemy na Facebooku oglądać te zdjęcia. I Martyna Majewska, która pochodzi z Wałbrzycha, obecnie mieszka w Jugowicach, znają rodzice Łukasza Kaska, wpadliśmy na pomysł, żeby z projektu Patriotyzm Jutra w Muzeum Historii Polski, z którego dostaliśmy dofinansowanie, napisać projekt właśnie. Dostaliśmy jedno z najwyższych dofinansowań, spodobał się pomysł. Na podstawie tych zdjęć Martyna wymyśliła, że oglądając te zdjęcia, spotykając się z ludźmi ze zdjęć, napisze spektakl. Spektakl muzyczny. Tak naprawdę spektakl składa taki się z 10 musical, piosenek, przeplatany historiami, rozmowami z ludźmi. Całość będzie się działa w zakładzie fotograficznym, tylko tyle zdradzę, więc te wszystkie postaci będą się tam spotykać, będą rozmawiać, będą śpiewać piosenki o tych ludziach. Po spotkaniu z tymi ludźmi Martyna także przygotowała właśnie krótkie filmy dokumentalne z Jakubem Lechem. Będą projekcje spotkania. Można powiedzieć, że powstał mini film dokumentalny o tych ludziach, o tym zdarzeniu. Także to wszystko będzie zobaczyć może na naszym scenie. Scenografią będą także zdjęcia, wybrane zdjęcia z tych, które zostały odnalezione, które były inspiracją do tego spektaklu. Spektakl Polska 120. Zaczynamy 11 listopada premierą walimską. Później czyli w dniu Święta Niepodległości. Tak. Spektakl będzie prezentowany w ramach projektu sześciokrotnie. Dwa razy w Walimiu, dwa razy w Wałbrzychu, raz w Głuszycy i raz w Pałacu Wiedlińce.
Mamy premierę 11 listopada w Balimiu i 18 listopada w Wałbrzychu. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Trzeba po prostu zadzwonić do teatru. To jest spektakl w całości dofinansowany przez Muzeum Historii Polski. Tak. Oczywiście pan prezydent gmina Wałbrzych i Centrum Turystyki i Kultury i Turystyki w Walimiu, także jako, że są gospodarze. Bo tam będzie prezentowana. Tam będzie prezentowana. I jakby pan wójt z panem dyrektorem stwierdzili, że zabieramy się za coś bardzo istotnego też dla nich i jakby pomogli też finansowo, żeby, wiadomo, dofinansowanie dostaliśmy mniejsze niż zakładane było, więc udało nam się namówić pana prezydenta i pana wójta Hausmana i pana dyrektora centrum, żeby zrealizować w 100% ten projekt. Tak. Żeby ludzie mogli to obejrzeć. Tak zakłada 8 aktorów na scenie, do tego na żywo muzyka, kwartet jazzowy, czyli gitara, kontrabas, perkusja, klawisze. Muzykę napisał Dawid Majewski, który skomponował także muzykę do Giaura, zrozumieć Giaura, do Sachema. Ania Hałdek zrobiła scenografię, to są w ogóle Wałbrzyszanie, więc jakby region pozyskuje z powrotem osoby, które po studiach wyjechały, lokalny, ale wracają pracować. Gra lokalny role. Patriotyzm, spektakl. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy. Zachęcamy mieszkańców tych wszystkich miejscowości nie tylko, żeby kontaktować się z tymi miejscami, z naszym teatrem, rezerwować wejściówki, bo wstęp jest bezpłatny. Projekt zakłada to że każdy się, może przyjść zobaczyć. Warto się zakrzątnąć, żeby sobie jakieś miejsce zaklepać. Tak, prawda? Tak. 11 i 18 są to spektakle na zaproszenia takie premierowe, ale na 12 w Walimie, 18 na 19 w Wałbrzychu są dostępne już wejściówki. Można dzwonić, rezerwować, odbierać. Zapraszamy wszystkich, żeby skorzystać, żeby zobaczyć, jak można inaczej opowiedzieć historię, upamiętnić tych ludzi, którzy tak naprawdę tworzyli historię tego regionu po wysiedleniu Niemców. Nie wszyscy zamieszkali tu zaraz nie wszyscy po wojnie. Byli, nie wszyscy przyjeżdżali z własnej woli tutaj na te tereny, żeby osiedlać, no jasne, pracować. Wiadomo, to były różne historie. I też będzie przez te piosenki można posłuchać, w ogóle dowiedzieć się o tych ludziach coś, o miejscu. Nagle taka ciekawostka, Martyna poprzez spotkanie z ludźmi dowiedziała się, że w Walimiu nigdy nie ma burzy. I że jest taka jakaś niecka i tam burza omija Walim. Nawet taka piosenka powstała, że nigdy nie ma burzy. Jest piosenka o wojnie, bo ludzie mówili o tym, że po wojnie było lepiej, bo ludzie się kochali, szanowali po takiej tragedii. Byliśmy wszyscy jednością. Szczęściem było to, że nie ma wojny. Tak, a teraz wszystko jest zakłamanie, więc ludzie mówią, i tak ta wojna kiedyś będzie. Naprawdę, niektóre piosenki są bardzo poważne, niektóre bardzo przejmujące. Są też opowiadające o lokalach, na przykład w Walimiu, których się spotykało. Pojawi się też bohater dziecięcej wyobraźni, czyli biały miś, który na ulicach Walimia można było spotkać i jest on na zdjęciach. Tak jak mówię, na Facebooku jest te klisze Filipa Rozbickiego, Łukasz Kazek i tam opiekunowie. Są prezentowane. Prezentowane te zdjęcia zobaczyć. Można obejrzeć, także bardzo zachęcam, bardzo taki nietypowy projekt, jeżeli chodzi o teatr. Staramy się, żeby wszechstronnie działać. Mam nadzieję, że region też to wzbogaci. Może zainspirujemy siebie, może innych, żeby może jakąś taką, może zebrać za chwilę klisze te z książek, które przywieźli z Kanady, więc może też jest to jakaś... Też tam ta rodzina została sfotografowana. Tak, więc jest to... Panie dyrektorze, a jak mieszkańcy Walimia przyjęli ten projekt? Bo zapewne pani reżyser się spotykała też może z bohaterami tych zdjęć, z rodzinami. Jak to wyglądało? Było zdziwienie, zaskoczenie czy radość? Tak, te klisze dzięki Łukaszowi Kaskowi ujrzały światło dziennie i była tak naprawdę promocja tego wydarzenia, bo pamiętam i stacje telewizyjne się interesowały i Łukasz jest osobą taką poważaną i w Muzeum Historii Polski gdzieś było to propagowane, więc ci ludzie są przyzwyczajeni troszeczkę do tego, że to jest temat, o którym się mówi. I teraz jakby bardzo pozytywnie przyjęli to, że tak naprawdę to nie umiera, tak? Że te zdjęcia powstały, powiedziało się, a teraz, że można coś dalej, że oni inspirują Martynę, że inspirują... Że można opowiedzieć po prostu historię innym. Tak, bardzo, bardzo chętnie współpracowali, spotykali się, zapraszali do siebie do domu, opowiadali godzinami, także tak naprawdę mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi wydobyliśmy kolejny projekt, żeby na podstawie tych piosenek nakręcić teledyski w tych miejscach, gdzie się odbywały te wydarzenia. Kolejnym moim takim marzeniem, i nie tylko moim, powinno być, żeby ktoś się zainteresował, żeby zrobić film dokumentalny, bo Martyna z Jakubem Lechem zrobili taki materiał, te fragmenty będą puszczane, ale ja widziałem ten fragment, to jest naprawdę bardzo ciekawy film dokumentalny. Żeby wykorzystać całą tę pracę zrobienie wykonaną. Tak, bo to jest nawet czy na nowo skonstruować, jest to tak cudowna historia. Ludzie tak wspaniale opowiadają o tym, o świecie tamtym, którego już nie ma. I to jest wszystko prawda, to nie jest nic wymyślone.
świat, którego już jest, nie ma, którego, tak, jak opowiadają, ile tam było restauracji, knajp w Walimi, jak ten Walim żył po wojnie, to jest w ogóle nie do wyobrażenia obecnie. Dla nas to w ogóle Walim, gdzie jest ten Walim, a tam to był tak naprawdę centrum fabryki włókiennicze, tak, jakieś różne lniarstwa, zakłady. Tak, to tam było mnóstwo. Tętniło życiem. Tak. Także warto przyjść na spektakl, warto poczytać o tym. Wiem, że Łukasz Kazek napisał też książkę, jakby zbiera to. Teraz widzę, że Łukasz, kolejne zdjęcia jakieś odkrywane są, jakby historie niemieckich rodzin, które mieszkają w Walimie, więc ten Walim jest, w ogóle nasz region jest bardzo taką chyba perełką historyczną. Jeszcze po prostu nie wszystkie historie są złoty pociąg znane. Złotym pociągiem, ale może te mniejsze zacząć brać i uwypuklać, tak, właśnie, żeby... I utrwalać. Żeby pokazać tym ludziom, że złoty pociąg na pewno gdzieś jest i my go znajdziemy, ale teraz zobaczcie, my wam opowiemy oprócz tego pociągu, co my tu mamy jeszcze. I o ludziach. W tych ludziach. Panie dyrektorze, to wstępnie gratulując, bo to na pewno jest ciekawy projekt i na pewno widzowie będą zadowoleni. Powiedzmy jeszcze krótko, co po Polsce 120, czego jeszcze możemy oczekiwać w najbliższym czasie w Teatrze Lalki i Aktora? Polska 120 to listopad, w grudniu oczywiście bardzo dużo prezentacji, spektakli mikołajowych, wyjazdy, kończymy projekt Kultura Dostępna i rozpoczniemy pracę na nowej premiery. W marcu będziemy przygotować premierę dla najmłodszych. Będzie to Mały Ktoś i Pogromca Olbrzymów. Tekst specjalnie pisany, historia dla nas, dla naszego teatru. Ewelina Kiszewska, która robiła u nas już Pinokia, spektakl rodziny, podjęła się tego. Będzie to bardzo ciekawy spektakl, bardzo lalkowy dla najmłodszych, familijny, więc to na pewno już w marcu. Później chcielibyśmy oddać scenę znowu młodym twórcom. Aga Błaszczak, chcemy, żeby powstał u nas spektakl, monodram Stary Człowiek i Morze. Według Hemingwaya. Hemingwaya, to już na wiosnę. Dzisiaj właśnie zaraz po spotkaniu z panią mam spotkanie z kolejnym młodym twórcą, żeby przygotować może kolejny spektakl. Nie będę mówił jeszcze o czym, ale też młody twórca zaraz po reżyserii w wrocławskiej PWST. I na czerwiec przygotowujemy się na duży projekt, piszemy właśnie projekty do Ministerstwa Kultury i nie tylko, wymyśliłem taki projekt Podwórka Kultury. I chciałbym, żebyśmy przygotowali spektakl familijny, plenerowy, żeby móc... Wcześniej była dramaturgia, były to poważne tematy, tak, poruszane już, na podwórkach, a teraz Podwórka Kultury, tak, Podwórka Kultury, chcemy zapewnić spektakl familijny, bardziej kolorowy, radosny, wraz z warsztatami po tym spektaklu zaprezentować na wszystkich możliwych podwórkach w Wałbrzychu, na tylko ile będziemy możliwości. I żeby no to myślę, że to będzie wielka radość. Mamy nadzieję. Chcemy zapremierować 23 czerwca, może się uda, w Starej Kopalni w ramach właśnie obchodów rozpoczęcia wakacji i później do lipca chcemy zagrać to na podwórkach. W sierpniu wrócimy z tym projektem. No i oczywiście wielkie przygotowania do trzeciego Festiwalu Małych Prapremier, który już we wrześniu, prawdopodobnie między 17 a 22 września. Także, właśnie miałam o to zapytać. Tak, już się przygotowujemy, właśnie piszemy projekt, piszemy plan. Już mam tak naprawdę skład. Bardzo chcemy na następnym festiwalu postawić na warsztaty bezpłatne dla mieszkańców. I dla dzieci, i dla młodzieży, i dla nauczycieli, i dla dorosłych. Także chcemy, żeby nasi partnerzy, Stara Kopalnia, myślę, że to będzie takie główne miejsce, gdzie będą odbywać się warsztaty. Cały czas tętniło życiem, żebyśmy mogli wszystkim grupom wiekowym pokazać tak naprawdę teatr kuchni, może prowadzonych przez wybitne osoby z Polski, bo to są teatrolodzy, Instytut Teatralny, młodzi twórcy. Na pewno też oprócz tego jeszcze jesteśmy po warsztatach Pamiętaj o mnie dla seniorów i takie warsztaty też się pojawią dla seniorów w następnym sezonie, także dużo pracy. Jest pracy. Tak, piszemy wnioski. Nie nudzimy się bardzo. Mamy bardzo dużo wyjazdów w kraju i za granicę, także jesteśmy cały czas aktywni. Także jeżeli czasami nie mamy na coś czasu, to prosimy o wybaczenie, ale jest nas bardzo mało, ale myślę, że dużo pracujemy i zapraszamy wszystkich Wałbrzyszan i nie tylko, żeby śledzili naszą stronę i przychodzili na nasze wydarzenia. Myślę, że na pewno miejsc na widowni zabraknie. Teraz zapraszamy na premierę Polska 120, 11-12 Walim, 18-19 Wałbrzych. Trzeba sobie zarezerwować miejsce, bo wstęp jest bezpłatny, także najlepiej można sobie jakiś fotel, najlepiej, żeby sobie jakiś fotel zaklepać. Panu dyrektorowi bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Naszym gościem dzisiaj był Zbigniew Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.